Odcinek drugi. Wielka Aleja. Katarzyna Rozmarynowska, ogrody odchodzące. Zieleń na ulicach miasta. Pomysł obsadzenia lipami drogi do Wrzeszcza przypisuje się założycielowi Towarzystwa Przyrodniczego, burmistrzowi Danielowi Grelatowi. Jego wkład w powstanie alei gdańszczanie uczczą w 1900 roku postawieniem na niewielkim zieleńcu u wylotu ulicy Smoluchowskiego olbrzymiego głazu narzutowego opatrzonego tablicą ze stosownym napisem. Przy wydatnej pomocy mieszkańców udało się zgromadzić Grelatowi na ten cel aż 100 tysięcy guldenów gdańskich. Część tej sumy przeznaczono na zakup 1400 lip holenderskich, z których każda kosztowała 6 gdańskich guldenów. Pozostałą część zebranych pieniędzy pochłonęły koszty ich transportu drogą morską z Holandii, prace plantacyjne, ogrodnicze i pielęgnacyjne. Za wytyczenie trasy i przygotowanie terenu odpowiadał kapitan gdańskiego garnizonu Pacer. Opiekę nad świeżo posadzonymi drzewkami powierzono kalwińskiemu pastorowi kościoła świętych Piotra i Pawła, Johanowi Danielowi Jeninowi. Dwukilometrowa aleja powstała na miejscu starego, rozjeżdżonego i trudno przejezdnego traktu łączącego Bramę Oliwską z Wrzeszczem. W pobliżu dwóch, istniejących już w pierwszej połowie XVIII wieku, alei wierzbowych, z których jedna prowadziła do cegielni staromiejskiej, a druga do nieistniejącego już dziś kościoła Wszystkich Bożych Aniołów. Pod ich regularnie posadzonymi drzewami z przyjemnością przechadzali się gdańszczanie. Tym chętniej, że już w XVII wieku doceniano nie tylko ich użytkową wartość, ale również rekreacyjną i estetyczną, czemu dał wyraz wspomniany już kupiec angielski, zwracając uwagę na szlachetny cień, jakiego drzewa użyczają i piękne perspektywy widokowe, jakie tworzą. Wszystkie trzy aleje można zobaczyć na datowanej na 1786 rok mapie Schmidta. Nowa aleja, ze względu na rozmach prac i wybrany gatunek drzew, przyćmiła zalety starych alei wierzbowych. Utworzyły ją cztery rzędy lip holenderskich, o pięknie uformowanych koronach, posadzonych co 6 metrów na mijankę. Poszczególne rzędy zostały przesunięte w stosunku do siebie mniej więcej o 3 metry. Całkowita szerokość traktu, na którą składają się dwie 6-metrowe kontraleje i 23-metrowa aleja środkowa, wynosi około 35 metrów. Drzewa były nawadniane za pomocą systemu grawitacyjnego, rowów ciągnących się wzdłuż wewnętrznych rzędów drzew, przerywanych wąskim przejściem na wysokości każdego drzewa. Widok młodej alei uwiecznił w 1773 roku na rysunku w swoim pamiętniku Daniel Chodowiecki. Możemy zobaczyć, jak wyglądały drzewa 3 lata po posadzeniu. Warto zwrócić uwagę na związek kompozycyjny łączący Wielką Aleję z wrzeszczańskim dworem Montplaisir. Obecnie Aleja Grunwaldzka 5. Jej oś tworzy z osią dworu kąt zbliżony do 60 stopni i przypomina skośną oś kompozycyjną gęsiej stopki, motywu typowego dla ogrodów francuskiego klasycyzmu. Efekt ten mógł być dziełem przypadku, choć istnieje równie duże prawdopodobieństwo, że był zamierzony. Od samego początku duży ruch kołowy i tumany kurzu wzbijanego przez wozy i jeźdźców utrudniały pieszym podziwianie starannie posadzonych drzew. Pomimo to prawie przez 200 lat aleja była ulubioną trasą spacerową gdańszczan, którzy rezygnowali z tutejszych przechadzek tylko w wyjątkowych okolicznościach. Niewątpliwie jedną z nich było oblężenie miasta przez wojska napoleońskie w 1807 roku. Odpierający ataki Prusacy wycięli wówczas młode drzewka na odcinku około 400 metrów. Niespełna rok po wycięciu drzew posadzono je na nowo. Według Wilhelma Ferdinanda Zernekego koszty powtórnego sadzenia pokrył senator Johannes Labes,
Natomiast zdaniem Karla Tappa i Hansa Reichowa opłacano je z pieniędzy społecznych zdobytych w drodze subskrypcji. Jeszcze inaczej czytamy u Elise Püttner, która pisze, że fundatorem był Karl Gottfried Heinrichsdorf, właściciel znanej gdańskiej fabryki wódek i likierów pod Łososiem. Dzisiaj trudno stwierdzić, jak było naprawdę, ale trzeba podkreślić, że wszyscy autorzy zgodnie potwierdzają udział w tym dziele mieszkańców. Podczas kolejnego oblężenia w roku 1813 aleja znowu mocno ucierpiała i wiele drzew ponownie trzeba było wymienić. Tym razem, i tu panuje zgodność, wydatki związane z naprawą szkód pokrył Heinrichsdorf, który, jak podaje Zernike, aż do swojej śmierci wymieniał uszkodzone drzewa. W 1822 roku koszty utrzymania plantacji wzięły na siebie władze miejskie. Pomiędzy rokiem 1819 a 1830 utrzymanie alei i pobliskiego błędnika kosztowało 378 talarów, a w samym 1852 roku w budżecie miejskim przewidziano na ten cel aż 322 talary. Z biegiem lat, na skutek rozwoju cywilizacyjnego, ale również naturalnych procesów związanych ze starzeniem się drzew, wygląd alei uległ zmianie. Zmagał się również ruch kołowy. W 1872 roku trzeba było uruchomić tramwaj konny, a w 1896 elektryczny. Na przełomie XIX i XX wieku rozbłysło oświetlenie elektryczne. Pomiędzy drzewami ustawiono 60 metalowych lamp kandelabrowych. W roku 1926 rosnące potrzeby komunikacyjne wymusiły zmianę układu drogowego. Zamiast jednej szerokiej jezdni wydzielono pas dla tramwajów o szerokości 7,2 metra, dwie jezdnie, każda o szerokości 5,5 metra, które otrzymały utwardzone nawierzchnie oraz dwie ścieżki rowerowe. W takim stanie aleja przetrwała wojnę. W czasie walk w marcu 1945 roku wiele drzew zostało zniszczonych lub poważnie uszkodzonych. Ubytki w drzewostanie szacowano na 15%. W latach 50. systematycznie wymieniano zniszczone drzewa, ale nie dało utrzymać się pierwotnego składu gatunkowego. Lipy holenderskie zastępowano innymi odmianami. Wraz z usuwaniem drzew chorych lub grożących wywróceniem, ich liczba stopniowo malała. Na początku lat 70. ze względu na rosnący ruch dokonano kolejnej przebudowy. Przesunięto linię tramwajową, poszerzono jezdnię prowadzącą w kierunku Gdańska i dodano nową, trzypasmową w stronę Wrzeszcza, którą poprowadzono od strony zewnętrznej. Zamknięcie obu bocznych kontralej dla ruchu pieszego sprawiło, że aleja stała się niedostępna dla spacerowiczów. Popularny jeszcze w połowie lat 70. zwyczaj pieszych wędrówek zacienionymi tunelami przeszedł do historii. Opuszczenie alei przez spacerowiczów, pomimo że zachowała ona swój walor estetyczny, sprawia, że powoli znika z powszechnej świadomości jako element zieleni miejskiej, a to poważnie zagraża jej przetrwaniu. Tym bardziej, że powoli drzewa osiągają już wiek około 250 lat, kiedy trzeba zacząć myśleć o całkowitej rekonstrukcji tego chyba najcenniejszego gdańskiego zielonego zabytku. Obecnie z rosnących tu pierwotnie 1414 drzew pozostało już tylko około 400, czyli trochę ponad 1/4.